Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Kamil z Kasper, wy jesteście w Kasper na kanale. Zapraszam Was bardzo serdecznie do drugiego odcinka o rajdowym Clio Macieja Hałonia. Widzieliście w pierwszym odcinku auto i widzieliście problemy, jakie mieliśmy z odpaleniem silnika. Maciej zdecydował się na wymianę elektroniki na motor sportową i zdecydował się również na zbudowanie nowej wiązki silnikowej. I to, co za moimi plecami gdzieś tam prześwituje i widzicie, to jest wiązka, którą już sobie o Clio wymontowaliśmy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam proces stworzenia takiej wiązki. Opowiem też kilka słów o tym, w jaki sposób to robimy. Pokażę Wam narzędzia, jakich używamy i postaram się wytłumaczyć technologię tworzenia takich właśnie wiązek. Za kilka chwil powiem Wam co nieco o tej wiązce, która jest za moimi plecami, a tymczasem zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka. Zanim jednak jakiekolwiek prace nad wiązką rozpoczniemy, Maciej tutaj uzupełnił sobie swój składzik części. To oczywiście nie jest wszystko, bo jak widzicie, tutaj mamy różnego rodzaju szpulki, jakieś tam rezystory, matryce, oczka. Tutaj mamy najróżniejsze właśnie konektorki, grupa Volkswagena, Bosch, DTM, Sigma, termokurcze, więc tego jest trochę tam więcej. Tu jakieś tam narzędzia, które za chwilę Wam pokażę. Natomiast tak jak widzicie, tu mamy małe uzupełnienie, bo tu będzie akurat do Macieja, do Clio będzie nowa wiązka robiona i mniej więcej tak jak widzieliście na schemacie, jest to wszystko już porozpisywane, więc wiadomo, jakie ilości mniej więcej potrzebujemy. Zrobimy sobie taką szybką weryfikację tego wszystkiego i po prostu uzupełnione są materiały. Tak to wygląda i tak to powinno wyglądać przy zupełnie nowej wiązce silnikowej. Tu na przykład jest taka sześciokolowa wtyczka. To co tu widzę, to jest sonda Lambda LSU-4.2. Tutaj jest troszkę szybsza sonda, to jest LSU-4.9. Tak to wygląda w tym wypadku. To są wtyczki hermetyczne. Tu widać taka typowo trzypolowa wtyczka w stylu Boscha. Tu są wtyczki hermetyczne, bardzo fajne. Więcej jest tutaj tych pól. Tutaj jest chyba 12-polówka, tak? Nie wiem. Tak, to jest 12-polówka. Konektorki do różnych konektorków, oczywiście różnych zagniatarek używamy. Tu widzę, że jakieś świeże matryce Maciej sobie zamówił. To na pewno znacie. To są takie wtyczki dwukonektorowe z zabezpieczeniem na sprężynie, czyli typowo do wtryskiwaczy boszowskich na przykład, bądź do czujników temperatury. Silników temperatury powietrza czy przechodzącej. Tak to wygląda, ale to akurat jest brocha Macieja, on trochę więcej. To jest ciekawa rzecz, bo tu jest takie złącze, które można sobie na przykład na ścianie groźdowej gdzieś tam zamontować, więc ciekawa rzecz. No ja myślę, że jeżeli chodzi o tutaj właśnie dostawę i uzupełnienie magazynu, jeżeli chodzi o konektory, no to tak to wygląda. O, tak to wygląda. Konektorki. Komputer już widzieliście, ładnie zaklejony, żeby był szczelny. Peszle oryginalne. I ta cała wiązeczka musi wylecieć z samochodu. Te kabeleczki, jak to wyleci, to będziemy się zabierali za składanie. To co tu widzicie, to coś śmiesznego, to nie są sznurówki, tylko w ten sposób, co Maciej robisz? No rozplanowuję sobie wiązkę, jak ma iść w tym silniku, no bo zmieniliśmy całkiem koncepcję. Silnik był nad skrzynią, teraz mamy silnik w kabinie. Sterownik, nie? To już jest taka godzina, że właśnie tak to się no, sterownik. Wygląda. Dużo myślę teraz na tym, ponieważ jesteśmy blisko wydechu. Chciałem sobie pociągnąć tędy wiązkę, bo mielibyśmy krótką, blisko do przepustnicy, do czujnika temperatury cieczy chłodzącej. No ale tu mamy kolektor wydechowy, nie jest osunięty, więc moim zdaniem bezpieczniej będzie jednak przeprowadzić sobie trochę jak sza oryginalna, czyli tu przy wtryskach pójdziemy w dół do reszty czujników, czujnik ciśnienia oleju, czujnik położenia wału krobowego, czujnik temperatury cieczy chłodzącej, no i elektroniczna przepustnica. Tu gdzieś też jeszcze będziemy mieć sondę szerokopasmową. No i tak to wygląda, że można auto odpalić na sznurówce, nie? Ale w długości trzeba sobie teraz na sznurki
na sznurki sobie trzeba długości dopasować, pozaznaczać, rzucić na stół, przemierzyć, zapisać i później można wiązkę robić już pod auto. Tak jak widzieliście, właśnie to już schemat jest gotowy. Tak naprawdę i właśnie no na pewno to zaoszczędzi później jakichś takich przykrych niespodzianek, że gdzieś jest coś za długo, że coś trzeba gdzieś tam chować i ukrywać. W ten sposób to jest, można powiedzieć, rzeczywiście szyte na miarę, a po prostu jest w ten sposób zdecydowanie łatwiej sobie jakiś taki zrobić, no nie stelaż, ale szkielet tej wiązki, tak? Szablon taki. Szablon, dokładnie, dobrze nazwane. Więc tak to powoli wygląda, tak. Jeden z etapów właśnie tworzenia wiązek do motorsportu to jednak właśnie takie śmieszne linki, liny, makarony, jak ktoś tam mógł to nazwać. Z rzeczy, które jeszcze w Clio się pojawiły, to jest wymagany regulaminami system gaśniczy. Tutaj Maciej nas poprosił o montaż. W tym miejscu macie zamontowaną butlę. Tym przewodem aluminiowym rozprowadzona jest środek gaśniczy. To jeszcze nie jest do końca skończone. O, jest ciemno tu strasznie, więc nie wiem, czy on to pokaże, ale ogólnie będą dysze. Dysze muszą być zamontowane w sposób taki nieruchomy, ale tego tu nie widać. Ten oto sterownik już widzieliście, jak on wyglądał pod maską. Tutaj widać, że są jakieś ślady ingerencji. Podejrzewam, że ktoś chciał to uszczelnić, żeby to wszystko było szczelne. Natomiast to tak, to jest fabryczny sterownik z Renault Siemens Cirrus 34. My się nie podejmujemy strojenia tych sterowników. Kiedyś podejmowaliśmy takie próby. Jest to trochę kopanie się z koniem, tak naprawdę o tym może trochę więcej w trzecim odcinku Wam opowiem, jak będę opowiadał Wam o strojeniu EcoMastera EMU. Natomiast to, co tutaj widzicie, to jest wiązka, która została zdemontowana z Clio. Tak wygląda wiązka Clio Sport PH2. Zobaczcie, w jakim stanie to wszystko jest. To jest po prostu no, zaklejone. Gdyby się tu cokolwiek działo, to nie zauważycie nawet żadnych problemów. Jakość tych przewodów, to jest wszystko twarde. Naprawdę w bardzo słabej kondycji. Wszystkie jakieś wtyczki, konektorki, to już Wam pokazywałem. Tak to wygląda, skrzynka bezpiecznikowo-przekaźnikowa, wszystko tak naprawdę oryginał Renault. I to przysporzyło Maciejowi sporo problemów. Maciej powiedział dość, koniec. On chce mieć elektronikę pewną, sprawdzoną. Więc to musiało wylecieć tak naprawdę. Tutaj jeszcze mamy kilka elementów, które też wyleciały. Tak jak widzicie, są czujniki, są oryginalne konektorki, końcóweczki, wtyczki, to wszystko jest twarde, przegrzane. No zwyczajnie w świecie stare, te wszystkie tutaj jakieś izolacje, peszle, no tragedia, to chwilkę pomacałem, ręce mam już całe brudne tak naprawdę. Co jeszcze wyleciało? Wyleciały liczniki, ponieważ wleci tutaj cyfrowy wyświetlacz ADU. Tutaj zobaczcie, tu jest też już wymieniona sonda. Jest to sonda wąskopasmowa z czterema pinami, oryginalna sonda, która była montowana w Renault. Tutaj też widać, w jakim to jest stanie, w jakiej to jest kondycji. Ja tutaj akurat to dopiero co wziąłem do rąk. Sonda wąskopasmowa, czyli ona nam będzie określała tak naprawdę tylko, czy mieszanka jest bogata, czy uboga, natomiast nie powie nam dokładnie, jaki jest skład spalin. Ta sonda została zamieniona na sondę szerokopasmową z Boscha, to jest pudełeczko po tej sondzie. Dzięki sondzie szerokopasmowej będziemy mieć konkretną kontrolę nad składem spalin. Będziemy wiedzieć, jak bardzo jest bogata i jak bardzo jest uboga ta mieszanka. Tutaj też jak dla przykładu pokazałem Wam, chcę Wam pokazać, to jest czujnik, kontrolka ciśnienia oleju. Ja już nie pamiętam, tak to wygląda. To jest zamontowany czujnik w aucie rajdowym. I słuchajcie, no z reguły to są kontrolki, które gdzieś w granicach, ja wiem, 1,4, 1,6, jak jest dobrze, to 0,8. 1, przepraszam za mój błąd, 0,4, 0,6, jak jest dobrze, to jest 0,8 bara. To są wartości, przy których taka kontrolka zaświeca nam, taki czujnik zaświeca nam kontrolkę tutaj na zegarach, aczkolwiek w renówkach spotkaliśmy się, że czasami mimo, że czujnik już chce tą kontrolkę zaświecić, ona i tak się nie zapala, nie wiem dlaczego. Więc to jest oryginalny czujnik ciśnienia oleju, ale to nie jest czujnik, który pokaże Wam wartość, to jest czujnik, tak jak widzicie, jeden pin, on tylko przy pewnym ciśnieniu zewrze w środku i zapali kontrolkę. To zostało wymienione tutaj na
czujniczek my stosujemy, o zobaczcie, taki czujnik, to jest taki numer, to możecie sobie sami kupić. To jest Bosch Dual Sensor. Jest to jeden czujnik, który pokazuje nam i temperaturę, i ciśnienie oleju. Tam macie musiał zastosować adapter, tak naprawdę, żeby czujnik wkręcić, bo jest różnica w gwincie. Ale właśnie taki czujnik stosujemy i dzięki temu mamy dokładne odczyty ciśnienia oleju i możemy to wykorzystać do zabezpieczenia silnika. Ale mamy też dokładne odczyty temperatury i to jest bardzo fajne, bo ten czujnik, jak poszukacie sobie informacji na stronach Bosch Motorsport, to znajdziecie dokładne wartości oporności, przy których ma zadaną temperaturę ten czujnik i mając ileś tam rezystorów, można śmiało, bardzo precyzyjnie skalibrować sobie elektrykę. Tak właśnie wygląda wiązka fabryczna wyjęta z samochodu. A już teraz zobaczcie, jak robimy nową wiązkę. Pomocnik. Szkolenie. Szkolenie z makaronów. A tu już jest drugi rdzeń. Pierwszy jest ten. Dobra, czyli pierwszy rdzeń to są wszystkie całe kamienie, nie? Tak, no, najgrubsze. Drugi rdzeń poskręconych kabli, przewodów. Każdy rdzeń idzie w drugą stronę, wiesz po co? Nie. Czy na przykład masz wiązkę, nie? No. I ona będzie pracowała tutaj. No to jak teraz tak robimy, to dokręca nam się ten, nie luzuje się. Bo skręcając w jedną stronę, drugi rdzeń się dokręca i już ogranicza, a teraz w drugą stronę, o tu się nam rozpręża, nie? Mhm. Ale w środku zaczyna nam prężyć. I czym więcej będziemy mieć warstw na przeciwległe strony, tym bardziej będzie to się trzymało całości. Ale zachowuje swoją super elastyczność oraz średnica cały czas jest taka sama, nie wiem przy takim skręcie. I tu to co tutaj widać, te wszystkie kabelki, nawet to będzie trzeba, to zobaczcie tutaj, na przykład gdybyśmy to po prostu wzięli tak obly jak. Więc tu łapiemy taśmą i kręcimy ją, nie? No i to jest gdzieś tam w taśmie izolacyjnej albo w peszlu i to się tam gdzieś tam łamie. A tutaj przy takim już skręceniu dwóch warstw, bierzemy sobie i to wszystko jest... Można to poukładać. Układać. Fajnie wchodzi na to osłona. Tutaj będzie oplot PET. Taki oplot, to są te oploty typu PET. Bardzo i tak to wygląda. Tutaj masz poskręcane, bo... Kan. Czyli tutaj jest skrętka kanowska. Tak, to do ADU będzie szło. Do ADU, czyli do wyświetlacza na desce rozdzielczej. Czyli... No to mamy rorki, zielone do sondy, żółte to są analogi. Czerwone są plusy, białe to są auksy, czarne są sensor, groundy albo masy. Mhm. Teraz według schematu trzeba sobie to wszystko poprzeprowadzać na pewnych długościach, zrobić rozejścia, tak jak tam na tych sznurkach było wcześniej chyba pokazane. I robimy to samo, tylko już zimą wiązkę. Później będziemy montować do samochodu i liczymy na to, że faktycznie wszystko... No będzie to jak ma być. Jak ma być, wszystko będzie sięgało. Prawda jest też taka, że już raz się tak zrobi kabelki, no to nie chce się robić tego inaczej, nie? Bo to później przy właśnie układaniu w samochodzie tutaj jest dużo fajniej. No i tak jak właśnie mówiłeś, nie? Niezmienność tej średnicy, że ona cały czas jest taka sama, ale też tak naprawdę tutaj przy takim ułożeniu więcej jesteśmy w stanie ułożyć przewodów przy małej średnicy niż tutaj, nie? To tak, no tu ciężej jest zakładać całą osłonę, bo gdybyśmy zrobili to w termokurczu, no to jest ciężko nałożyć i to wszystko później jest sztywne i nie da się tym nawet ruszyć. Byśmy taśmę izolacyjną tu na ciasno związali. Ta elastyczność jest naprawdę bardzo. Może później będzie okazja, zrobimy kawałek, jak będziemy zakładać osłonę, założymy kawałek osłony PET na nieskręcone przewody i na skręcone i zobaczymy jaka jest różnica w gięciu. No to fajnie byłoby to pokazać. Jak widzicie, wiązka nabiera już powoli kształtu, średnica już jest większa. Przewodów ewidentnie przybywa i za chwilkę będą już zakładane oploty tutaj. Natomiast jak widzicie, to wciąż jest jeszcze w wersji takiej mega surowej. W wersjach podstawowych wiązek, bo to jednak mimo wszystko jest wciąż podstawowa, najbardziej podstawowa opcja wykonania wiązki. Korzystamy z tak zwanej uniwersalnej wiązki z EcoMastera, którą można kupić. Jest dosyć fajna, ponieważ tutaj już producenci sprzętu uwzględnili przekroje przewodów i co ważne, maszynowo, no to tego Wam już teraz nie jestem w stanie pokazać, może, nie wiem, czy tutaj, nie, ale to później. W każdym razie maszynowo są pozaginane konektory, które są wkładane we wtyczkę,
Nie wiem, czy to będzie tu widać, bo GoPro się słabo tą ostrość łapie. Są maszynowo zagniatane konektory, więc to skraca zdecydowanie proces produkcji takiej wiązki. Oczywiście można użyć lepszych jakościowo przewodów, ale umówmy się, w wielu wypadkach to jest przerost formy nad treścią, więc uważam, że te przewody są w zupełności wystarczające. A co też fajne, one są już na dzień dobry poopisywane i ułatwiają też pracę. Tu mamy AUX 3, to jest dodatkowe wyjście, właśnie drugie, trzecie, więc to też przyspiesza i ułatwia pracę. Te opaski kablowe, które widzicie, to są tylko tutaj chwilowo, żeby ułatwić produkcję takiej wiązki. Natomiast w momencie, kiedy tu już mamy wstępnie te konektory, które wpinamy w komputer, przygotowane, no to oczywiście na wszystkich tych zakończeniach przewodów, które widzicie tutaj, no to później wiadomo, już wtyczki będziemy zarabiali, konektory będziemy zarabiali. Całość tworzymy w oparciu właśnie o schemat, który został przygotowany na komputerze. Taki schemat też trafia później do właściciela samochodu. Jest to na tyle fajne, że stajnia, firma, która obsługuje taką rajdówkę, gdyby cokolwiek się działo, jakiś wypadek na przykład, uszkodzenie takiej wiązki mechaniczne z jakiegoś powodu, jednak to są rajdówki i biorą udział w sporcie, wszystko się może wydarzyć. Łatwiej będzie taką wiązkę później zrekonstruować, naprawić, znaleźć problem, jeżeli jest do tego schemat, a nie jest tak, że ten schemat jest tylko w głowie twórcy wiązki. Myślę, że to jest taka właśnie fajna wartość dodatnia od nas, że te schematy drukujemy, dostarczamy. My przechowujemy też te schematy w naszych bazach danych, bo każdy klient, który do tej pory z nami współpracował, wie, że też służymy takim supportem, wsparciem posprzedażowym i zawsze gdzieś tam podpowiemy, co można zrobić. Co jeszcze jest ważne też przy produkcji takiej wiązki, to żeby już na samym początku mniej więcej uwzględnić, co w aucie ma się znaleźć. Tutaj też staramy się posługiwać naszym doświadczeniem w tej kwestii. No bo bardzo często jest tak, że właściciel samochodu, on chce mieć tylko wiązkę silnikową, on chce tylko wymienić komputer. Dopiero później my, informując go, że słuchaj, warto jest mieć podpięty taki czy taki czujnik, warto jest mieć wyprowadzone takie i takie kabelki, otwieramy poniekąd oczy na to, że rzeczywiście warto. I czasami nawet jeżeli od razu nie montujemy pewnych czujników, to można już zaplanować, gdzie taki czujnik się będzie znajdował, czyli na przykład czujnik ciśnienia i temperatury paliwa. Wiadomo, że raczej powinien być blisko listwy paliwowej, więc można zostawić taką wtyczkę gdzieś tam zostawić. Ale w wielu wypadkach też często jest tak, że nie brane są pod uwagę na przykład stycznik pedału hamulca, stycznik pedału sprzęgła, a jednak mogą być potrzebne, bo na przykład zmieni się skrzynia biegów, potrzebne będą powiedzmy blipy, czyli uchylanie przepustnicy na redukcjach, rev matching, czyli wyrównywanie prędkości obrotowej silnika na redukcji, żeby lepiej bieg wbić. No i do tej procedury na przykład potrzebne jest właśnie i sprzęgło, i hamulec, żeby sterownik silnika wiedział, że hamujemy w momencie naciśnięcia sprzęgła, mamy blipa, ale to jest wtedy, kiedy mamy elektroniczną przepustnicę. Jeżeli mamy przepustnicę tradycyjną na linkę, no to jest niepotrzebne. Niektórzy chcą montować na przykład czujniki na pedale sprzęgła do procedury startu. Ja nie jestem jakimś tam dużym zwolennikiem procedury startu, jeżeli chodzi o silniki wolnosące bez turbo do ładowania. Natomiast uważam, że nie ma potrzeby montażu czujnika na pedale sprzęgła do procedury startu, ponieważ lepszym rozwiązaniem jest aktywator w postaci przełącznika. No choćby nawet, to jest taki gotowy panel tak naprawdę, ale możemy sobie na przykład procedurę startu takim przełącznikiem gdzieś tam mieć aktywowaną, a później już konstruujemy funkcję w sterowniku silnika, mając podpięty prędkość samochodu na przykład do komputera, że jeżeli prędkość samochodu jest mniejsza niż powiedzmy, nie wiem, 3 km na godzinę, a pedał gazu wciśnięty więcej niż 90%, no to mamy procedurę startu i w momencie, kiedy puścimy sprzęgło, nawet gdy nie mamy stycznika na pedale sprzęgła, ale puścimy sprzęgło, obrócimy kołami, teraz zależy, czy mamy czujnik z tyłu czy z przodu, nieważne, może nam kontrolę trakcji robić, inne rzeczy, ale to za dużo na ten temat, no to nagle jeden z warunków przestaje być spełniony, czyli samochód zaczyna jechać, więc deaktywuje się procedura startu. Natomiast taki przełącznik jest mimo wszystko mile widziany, bo jeżeli na przykład uszkodzicie gdzieś na jakimś cięciu czujnik prędkości koła i auto zgubi prędkość, no to okaże się, że będziecie mieli cały czas aktywną procedurę startu. Wtedy pilot może ją deaktywować i tej procedury startu nie macie. To jest jeden z takich przykładów, natomiast tak naprawdę więcej jest rzeczy i zawsze ważna jest właśnie rozmowa, przygotowanie planu tak naprawdę
Bo najgorsze, co może być, jeżeli macie tak fajnie zrobioną wiązkę, macie to wszystko poskładane, a nagle się rodzi pomysł, słuchaj, a wiesz co, dołożyłbym taki czujnik, no i teraz no nie ma gdzie go dołożyć. Ważne jest też to, że różnego rodzaju czujniki, na przykład czujniki temperaturowe, wymagają pull-upów. Możemy konfigurować pull-upy w EcoMasterze, ale bardzo często jest tak, że na przykład my korzystamy z czujnika dual sensor z Boscha, jeżeli chodzi o temperaturę, ciśnienie oleju. I tutaj jest na tyle fajnie, że mamy to wszystko skalibrowane, mamy datasheet, mamy charakterystykę takiego czujnika i wiemy, że tu teraz mówię przykładowo, to dla łatwego obrazu, że mamy opornik, nie wiem, 1 kilo ohm i to jest 100 stopni. I wpinając sobie w miejsce czujnika taki opornik, który jest gdzieś tam już zcechowany, mamy napięcie woltowe w komputerze, możemy przypisać równo 100 stopni dla oleju, my nie musimy tego oleju grzać, nie musimy go tam podgrzewać, mierzyć temperatur. Mamy wtedy 100% pewność, że nie wiem, 120 stopni to jest 120 stopni, a nie 125. Ale żeby to działało, żeby taki czujnik temperaturowy działał, no to musi być włożony w instalację opornik, tam chyba 330 ohmów. I bardzo często, jak auto do nas przyjeżdżają z związkami, okazuje się, takiego opornika nie ma. No ale ten opornik to musi być pull-up do 5 V. I teraz tak, czujnik macie gdzieś tu, 5 V macie gdzieś tam albo przy komputerze. No i teraz gdzie ten opornik wstawić, żeby to było pewne i bezawaryjne. Dlatego to musi być zaprojektowane wcześniej i przemyślane już na procesie produkcji takiej wiązki. Tak więc jak to już wszystko macie zaplanowane, jak już taką wiązkę tworzymy, no to może warto Wam pokazać, jakich narzędzi używamy. To też jest ważne, bo można mieć super mega kabelki, można mieć super ładnie, pięknie wiązkę wyglądającą, a później się okazuje, że wkładacie rękę pod maskę i wypada kabelek z zarobionego konektora. Konektor zostaje we wtyczce, kabelek wypada. Bardzo dużo takich przypadków mieliśmy. W klienckich samochodach z już zrobionymi wiązkami. Żeby nie było, bardzo dużo samochodów przychodzi, jest masę firm w Polsce, które te wiązki super wykonują. Znamy samochody, gdzie taka wiązka potrafi nawet 100 tysięcy złotych kosztować. Tam już są w ogóle technologie militarne, aero i w ogóle. I są takie samochody, gdzie jest to może warte. Natomiast już na poziomie takim amatorskim, taka wiązka tam za kilka tysięcy złotych również może być wykonana. I uważam, że tak naprawdę robicie dużo różnych modyfikacji w samochodzie, inwestujecie w silnik, w hamulce, w opony, w treningi, w klatki, w fotele, a później nie kończycie imprezy, bo no tutaj już nie mam tej starej wiązki, no bo kabelek nie styka, nie? I jest frustracja na odcinku specjalnym, auto przerywa, szarpie, nie jedzie, no to też jest ważny element samochodu rajdowego. Dobra, nie przedłużamy. Pokażemy Wam, jakich narzędzi używamy do zagniatania konektorów. Maciej tu za chwilę będzie to wszystko wkładał właśnie w takie koszulki, a później pozagniatamy parę konektorów, pokażemy Wam, jak to wygląda. Myślę, że dojdziemy do tego etapu, jak już będziemy faktycznie tutaj zarabiać końcówki, wtedy nagramy kolejną część. Te przewodziki, które tutaj widzicie, to są przewody, które również są kupione od EcoMastera. I one się bardzo dobrze sprawdzają w takich aplikacjach. Są to przewody w ekranie. Ten ekran jest potrzebny po to, żeby nie było żadnych zakłóceń na czujnikach. I tutaj mamy na przykład NOx sensor, mamy czujnik położenia wału korbowego, to może być magnetoindukcyjny, to może być czujnik Hala. Przy Halu ten ekran chyba nie jest potrzebny, ale w Clio jest magnetoindukcyjny i taki też zostanie. Oraz czujnik prędkości samochodu, więc jak jest to ekranowane, to tutaj nie ma mowy o zakłóceniach. Czasami na krótkich dystansach mógł być przewód bez ekranu, ale jak już coś robić, to róbmy to porządnie. I jak widzicie, imadełka, wiązka rozciągnięta pomiędzy imadełkami właśnie, żeby można było to fajnie, precyzyjnie pozwijać właśnie w ten sposób. Natomiast zapytacie pewnie tutaj... Pod tą taśmą są wszystkie pull-upy, nie? Tak, pull-upy są pod taśmą, później na to przyjdzie osłonka, to Wam pokażemy. Natomiast też ważne jest tutaj, żeby te wszystkie przewody, które są przy wtyczce, były też takie pętelki właśnie gdzieś tam porobione, tak jak widzicie tą pętelkę tutaj, żeby to wszystko mogło mimo wszystko przy samej wtyczce w jakiś sposób pracować, żeby nie było sytuacji, że przewody z wtyczki, z konektorów są wyciągane, są szarpane i to już mamy przećwiczone, wiemy, że to działa, że to się sprawdza i nie ma z tym najmniejszych problemów. Natomiast ta taśma jest, bo?
z taśmą, która nam przytrzyma wiązkę, ale to jest wysokotemperaturowa, więc jak później tą opalarką sobie grzejemy termokurcze, to nie wypłynie z niej klej. Mhm. I zwykła taśma izolacyjna no, też się rozszerzy i nie będzie już trzymała nam kabelków w tym miejscu. Czyli to jest właśnie... To jest taśma Kapton, specjalna... Temperaturowa, właśnie po to, że jak później jest zakładany taki termokurcz, żeby to działało tak, jak powinno działać. Chwila nie minęła, a ten wąż wiązkowy znowuż wygląda inaczej, ale to już jest chyba finalny moment i w tej chwili właśnie jest nawlekany peszel, kiedyś to się... Oplot peszel. Więc za chwilkę zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Tutaj już też to wszystko jest posklejane, te powinno być. Tak wyglądają te koszuleczki, które są właśnie w ten sposób tutaj zaprasowywane na ciepło. Tak wygląda drukareczka, której używamy, żeby właśnie takie napisy tutaj użyć. To później jest nawlekane, tak jak widzicie tutaj. Nox sensor, wtryskiwacz czwarty, wtryskiwacz trzeci, ciśnienie oleju i temperatura oleju. Tutaj widzicie, czy przodu jest właśnie troszkę więcej, bo to będzie Bosch Dual sensor zamontowany. I tak to mniej więcej wygląda. Tutaj też są jeszcze te termokurcze, nie są jeszcze zgrzane, więc wstępnie jest to połapane tutaj opaskami kablowymi. Takie wtyczki będą za chwilę zaprasowywane na przewodach. Więc tak to wygląda. To jest kolejny etap właśnie przygotowania wiązki. Tutaj oczywiście, żeby to się z tym jeszcze nic później nie działo, to na to jeszcze przyjdzie termokurcz przeźroczysty i na końcu po zaprasowaniu właśnie zagrzaniu, sklejeniu, zwał jak zwał, termokurcza, będzie już efekt finalny. I tutaj jest przygotowany właśnie termokurcz przeźroczysty i tu może zaraz szybciutko pokażemy. To jest NOx sensor i w tym miejscu to będzie zgrzane i wtedy mamy zabezpieczone już znakowanie takiej wiązki na trwałe. Najlepszy sposób, jaki może być, to właśnie opalarka. Bardzo fajnie się sprawdza, jest regulowana temperatura i wygląda to w ten sposób. Zobaczcie, to ładnie się zaraz obkurczy tutaj. Chwilę, moment, to potrwa. To opalarka dopiero jest włączona, ale widzicie, jak ładnie jest obkurczone na całym obwodzie. I w ten sposób macie wiązkę oznaczoną, oznakowaną i w sytuacjach takich, w których macie na przykład czujniki boszowskie, które są na podobnych wtyczkach, na podobnych właśnie złączach, a zdarza się, że czasami macie 2-3 koło siebie, nieraz w BMW tak jest, że właśnie czujniki są na tych samych wtyczkach, no to minimalizujemy pomyłkę oczywiście podłączenia, jeżeli jest to opisane, zwłaszcza przy wtryskiwaczach, jeżeli one idą w pełnej sekwencji, jeżeli jest pełna sekwencja wybrana, no to wiadomo, że każdy wtyskiwacz jest przypisany do odpowiedniego zdarzenia zapłonowego i wtedy nie możemy tego pomieszać. Jak macie to w full grupie albo w pół sekwencji, no to niektóre wtryski mogą być parowane. No ale uważam, że zawsze jednak, jak to jest poopisywane, to jest zdecydowanie lepiej. Tak jak widzicie tutaj, wiązka już jest wstępnie przygotowana, te końcówki, tak jak już Wam pokazywałem, są zrobione. Natomiast tutaj wciąż jeszcze masę konektorów do zaprasowania. To wszystko do przygotowania. To już jest finalny etap tak naprawdę, jeżeli chodzi o wiązkę. I za chwilę to wszystko, jak będzie już pozaprawiane, będą pozagniatane konektorki, wtyczki będą pozakładane. Będziemy przymierzali to do samochodu. A tak wygląda sprzęt do zagniatania konektorów na przewodach. I co to, Maciuju, masz? Część narzędzi do ściągania izolacji, część... Czym ściągasz izolację? Izolacji mam taki z Nautulsa, bardzo fajny. On tutaj ma wyskorowane na różne średnice kabli,
No tak naprawdę znał Tulsa i Zbety, nie widzę większej różnicy, ale mam dwa, bo nieraz ustawione są różne długości kabli i nie muszę tego zmieniać, tylko mam na zmianę. Dobra, czyli to już wiemy, no. Tu mam amerykańskie zaciskarki konektorów otwartych, tak zwanych. Bardzo polecam te zaciskarki. 90% konektorów otwartych one obsługują. Otwarte to jak wyglądają? Otwarte konektory to są takie standardowe. Okej, okay, dobra. No, na czyli przykład mając taki konektor, no zaraz przyjdziemy. To są konektorki, czyli to takie typo boszowskie widzę wtyczki, prawda? Tak, JPT, Junior JPT. Power Timer. Tu mamy z Volkswagena, które też naprawdę tak potocznie boszowskie się nazywa. Mhm. Czyli też otwarte. Też otwarte. No większość tych wtyczek końcowych przy czujnikach, wtryskiwaczach są otwarte. Mhm. Zamknięte będziemy mieć przy tych Deutscha konektorach. Też są otwarte, ale ja bardziej wolę zamknięte, są pewniejsze w zaciskaniu. I jak mam okrągłe złącza, ja się przyniosę tutaj na przykład takie, w tej akurat aplikacji nie używamy. Czyli do tej wiązki nie używamy. Jak tutaj na przykład mamy tak bardzo dużo konektorów, to jest po 47, nieraz są dwie wtyczki i jest 100 konektorów do zaciśnięcia, to tak naprawdę takim jest szybciej i pewniej małe kabelki zacisnąć. Mhm. W ten sposób to jest zaciskane. Jak ktoś hydrauliczne przewody kojarzy, to tak samo to wygląda. I konektory do tych Deutscha mamy właśnie tutaj na przykład. Są otwarte i pełne. Czyli pełna jest taka, że wkładamy kabel do środka i zaciskamy tamtą zaciskarką, którą przed chwilą pokazywałem, a to jest otwarta i do tych użyjemy tych czerwonych, niebieskich zaciskarek. No dobra, czyli tu masz te wszystkie pozamykane. Mhm. Okej, okay, a co masz tam w tamtej kuwecie? Mam taką kuwetę z matrycami. Ona już trochę zakurzona jest, bo ze mną trochę też jest. Tu mam matrycę jeszcze do takiej pierwszej zaciskarki, którą kiedyś kupiłem. To Ptula, ale dalej ją używam na przykład do takich też zamkniętych tulejek, włączymy grube kable 2,5 kwadrat. Mhm. Do takich tulejek, które mam, przepraszam, nie tutaj, tylko mam taką... akurat teraz tego nie używam. No, tutaj mam taką kuwetkę. Trzeba grube kable połączyć, albo jakieś oczka. Takie tulejki, nie każdy lepiej kojarzy. Mhm. Wkładamy, zaciskamy. Tutaj i mamy też pewne połączenie. Mhm. Dobra, czyli ogólnie... Tak, i do tej kiedyś miałem bardzo dużo też różnych matryc, ale bardziej się sprawdzają jednak te zaciskarki, ale z tego dalej często korzystam. No, to co, obcinaszka jakaś, tak? Tak, ale w tej kuwecie też mam matryce, takie ciekawe, japońskie, z Japonii. Do bardzo małych konektorów. Mhm. Na, nie wiem, czy to 0,7 szerokość. Ja na takich nie używałem, najrzadsze to jakie używam to 1,3 na przykład, jak mamy OSDETA jeszcze, jak się montowało. No, takie malutkie konektorki coś były. Coś, czego już nie robimy raczej. Molexa takie małe, nie wiem, do Innovate'a mamy kontroler, jakieś trzeba zagnieść. Czyli co, tutaj już masz, widzę, jakieś konektorki pozarabiane? Tak, tu już mam pozarabiane. Jak to wygląda, takie zarobienie fachowe? W ten sposób to wygląda. Zacinięte ważne, no, trzeba zawsze kontrolę zrobić sobie. Czy... pociągnąć, sprawdzić, czy jest ok, nie? No, ja to już przeczekałem, więc zrobimy tutaj jedno zaciśnięcie na wtryskiwaczach. No, nie wiem, czy tu ostrość złapiemy. No, ciężko złapać ostrość, bo one są świecące. No, ale widzicie, że pierwszy zacisk łapie nam za rdzeń przewodu, a drugi zacisk łapie razem z izolacją i wtedy to jest takie pewniejsze. A tu jeszcze widziałem, masz coś takiego. A, tutaj teraz też sobie używam... To jest do wyjmowania konektorów, czyli wyjmaki tak zwane, jakieś igły. To mi teraz było potrzebne, bo jak wkładałem sobie konektor jeden, tam nie chciał mi wejść, ja sobie go tam dopchałem tym sobie używam, żeby uszczelnienia do wtyczek podopychać, żeby nie przydziurawić. Dobra. No to co, to może zapracujemy. Tu mam jeszcze właśnie wtryskiwacz.
i to jest 0,75 mm2. Już mam chyba długość ten, więc wyściągamy taką izolacją. Końcóweczkę, drugą. Za mało. Mamy takie dwie. Tu nawet jeszcze gumek osłonowych nie mam. Ja mam właśnie całą kuwetę z różnymi gumkami na różne przekroje kabli. Tutaj użyjemy najmniejszych, żeby było na pewno szczelne, żeby na tą woda nie wchodziła. Więc musimy włożyć gumeczkę. Ja zawsze to robię jeszcze przed ścięciem izolacji, ale no, zapomniałem. Wiadomo, że to teraz jest teraz na potrzeby materiału filmowego, to czasami bywa. Różnie, ale okej. Okay. Się podwinęło, to poprawimy. No i co ważne, do takiego kabla trzeba dopasować konektor. Jak kupimy gotowe wtyczki, najczęściej dają konektory do kabla 1,5 mm2, 2,5 kwadrat. Takie duże, o, takie dają. Jak się kupuje gdzieś tam, nie wiem, konektor czy na Allegro, to będzie za duże, to nie zaciśnie. Czyli do odpowiedniego przekroju odpowiedni konektor. Tak, więc ja tu mam... Czyli końcówka konektora, to co wchodzi we wtyczkę, podejrzewam, że jest taka sama, ale różnica będzie tutaj w miejscu, w którym jest zaciskany taki przewód na... No to daje tam pewne połączenie i tutaj w motorsporcie jest to mega ważne, żeby to było po prostu pewne. To absolutnie nie powinno być nic zludowane. Jeszcze jest taki rodzaj, że mamy końcówki na izolację przewodu albo na uszczelnienie gumowe, tak jak tutaj mamy. Ja akurat używam w tym przypadku do tych wtyczek takie, które zaciśniemy sobie jeszcze dodatkowo na izolację. Czyli te mniejsze. Dzięki temu nie dość, że będzie trzymała się na miedzi, to jeszcze nam zaciśnie na izolacji, będzie pewniejsze, jakby ktoś ściągał wtyskiwacze, no żeby nie... To co przed chwilą właśnie pokazywałem, jak to miałeś tak zaprasowane, nie? No dobra, to zaprasujemy to. Bo jak są wtyczki, kiedy nic gumki nie trzyma, to jak tutaj zaczask, no to musimy użyć takiego, żeby nam sam konektor trzymał gumkę. Tutaj mamy tak zaprasowane od na przykład czujnika ciśnienia paliwa, że mamy zaprasowane miedź, a i tak jest gumeczkę trzyma też konektor, żeby nam ta gumka nie wypadła i nie wyciągnęła. Z wtyczki. No tu mamy mieć tą wtyczkę. Więc ta wtyczka nie ma zabezpieczenia gumki, więc musimy zastosować. No tak, i wtedy to jest pewność, że to jest szczelne i takie połączenie jest wykonane tak, jak to fabryka by wykonała. Po prostu. No dobra, no to co, to zagniatamy. Tak, zagniatamy. Ja sobie odłożę te konektory, których nie będę używał, żeby się nie pomylić. No akurat ja mam przećwiczone, niestety nie ma instrukcji, który konektor do jakiego kabla, ale najważniejsze jest to, żeby dopasować szerokość konektora do gniazda. Ten będzie za szeroki, on nam źle zgniecie, nie dociśnie i ten jest idealny. Jakbyśmy użyli czerwonych, nie wiem czy to widać, a muszę zobaczyć. Nie widać. Że one tutaj bardzo fajnie tam jest równe. Tak, jakbyśmy użyli tych czerwonych, mniejszych, to one będą za ciasne, one by nam je splaszczyły. Więc ja już... No dobra. Tu masz przygotowany konektorek. Konektorek. Wypoziomowany. Wkładamy. Mam dobrą pozycję. I zaciskam. Mam zaciśnięty całą miedź. Sprawdzam, czy jest ok. Wszystko siedzi. I teraz dodatkowo drugim, szerszym zaciskamy element na miedź. Na izolacji. Na izolacji. No. No i teraz mamy tak połączone. I w ten sposób zarobione. I jest dosyć mocne. I mam, no, ogólnie nie powinno się za kable ciągnąć wtyczek, bo wyrwie się, no nawet tak, oryginalne. Ale wiadomo, różnie bywa na serwisie, czasami jakaś jest szybka akcja, gdzie tam są ręce wpychane pod maskę. Okej, okay, dobra. No to już sobie zapracujesz za chwilę, bo tu już widzę, mamy 10 minut tego ujęcia. Powiedz mi, tu jeszcze widzę coś takiego naplotłeś.
No tak, akurat w tym aucie mamy kolektor wydechowy przy ścianie grodziowej. Takie coś. Przy ścianie grodziowej mamy kolektor wydechowy z tyłu silnika. To będzie szło no, nie bardzo blisko, ale koło kolektora wydechowego i akurat ten element będzie gdzieś tam blisko, więc zawsze będzie to bezpieczniejsza wiązka. Ono i tak jest przy podłużnicy, kolektor mamy gdzieś tutaj, ale jak będzie jakaś awaria, nie, kolektor się nagrzeje do 1000 stopni, to żeby nam tutaj ta wiązka nie spłonęła. Oryginalny sterownik. Ale zobaczcie, jak to jest fajne, elastyczne tak naprawdę. Więc i tutaj jest w środku właśnie przygotowane na wysokie temperatury. Zwykle szklane w silikonie. No więc fajna sprawa. Tu oczywiście już przejściówka grodziowa przygotowana. Bo wiązka tutaj będzie... Komputer, co mamy relokację do środka, do kabiny, tak? Okay, tak, bo oryginalnie w Clio wiecie, że jest na kielichu, a tu będzie komputer w środku w samochodzie zamontowany. Tu widzę, że też jest przygotowane... tu już tego nie ma jeszcze w samochodzie, ale postanowiliśmy, że to wyprowadzimy. Może się pojawi gałka z tenzometrem, to będzie można bić biegi na kółce w górę i w dół bez zdejmowania nogi z gazu. A tutaj widziałem też, że masz przygotowane do skrzynki bezpiecznikowo-przekaźnikowej. Tak. Dobra. Właśnie też może pokażemy moje ulubione narzędzie właśnie do Deutscha konektorów. Jak to wygląda? Tu jest bardzo ważne, żeby mieć wiedzieć, jaki przekrój kabla jest, żeby wstawić maszynkę. Tu mam akurat pół milimetra kwadrat, ja to wiem, bo to musimy sobie wydłużyć. Widzimy ten konektor właśnie pełny. Jak widzicie, to jest taka rzemieślnicza praca, po kolei wszystko. Ważne jest to, żeby żadnego innego miedzianego żyły nie pozbyć się. O, długość jest ok. Tu dlaczego nie można się pozbyć? Bo? No bo my musimy właśnie dochodzić, ustawić sobie, że my mamy przewód 0,5 mm2. Jakbyśmy parę żyłek ściągnęli, to będzie mniejszy niż pół mm2. Już zaciśnięcie nie będzie takie precyzyjne. No, tu nie zrobimy ostrości, no dobra. Wkładamy konektor do środka, kasujemy luz. To nie wiem, czy było nagrywane. A ty nie potrzebujesz tam? Nie, nie potrzebuję. Pół milimetra kwadrat ustawione. Podwinęło się. Wkładamy do środka. Zaciskamy do końca. Puszczamy. Jest zaciśnięty pewnie konektor. W czterech punktach, tak jest. Ja wiem, że on jest zaciśnięty tak, jak ma być. Później taki konektor. Zgodnie z opisem. Później właśnie go tu sobie wkładamy i tu już są gumki, to będzie uszczelnione. Ja oczywiście na moim rozpisie sobie później zobaczę, który to jest kabel. Niebieski to pewnie jakiś switch. No okej, okay, dobra. I tak to wygląda. I tych konektorów na pewno jest tu bardzo dużo, można byłoby zliczyć. Myślę, że bliżej 100. No dokładnie tak. Więc tak wygląda proces właśnie tworzenia wiązki. No myślę, że jak już będzie gotowa, to zobaczycie efekt finalny, ale tak jak widzicie, to jest wszystko też tutaj tym splotem, który był, dzięki czemu ta wiązka jest, zobaczcie, elastyczna. Może pokażę, zademonstrujesz, że ona jest... No, jak będziemy mieć zamocowane w ścianie grodziowej i później pójdzie na silnik, to nas tam nie ogranicza, nic się nie napręża. Pracuje i to dzięki temu splotowi, który widzieliście wcześniej. No dobra, dobra, no to co? Czas pozagniatać resztę. Umówiliśmy się z Maciejem, właścicielem samochodu, że za niedługo będzie odbierał Clio. Tu jeszcze zostało skalibrowanie wyświetlacza, wystrojenie sterownika, więc jeszcze troszkę pracy przed nami, ale tak to mniej więcej wygląda w wersji takiej, no można powiedzieć, podstawowej, gdzie chodzi o wiązkę do samochodu, do motorsportu. Wiązkę mamy już zamontowaną do samochodu. Ja myślę, że tu już czas kończyć ten odcinek. W następnym odcinku pokażemy Wam odpalanie samochodu, strojenie oraz pomiary na hamowni. Przekonamy się w końcu, czy elektronika motorsportowa daje coś więcej poza tymi przewagami, że będziemy mieli precyzyjną kontrolę nad silnikiem, czy uda się uzyskać jakieś dodatkowe konie, jakieś dodatkowe newtonometry. O tym w kolejnym odcinku. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Jeżeli podobały Wam się treści, które Wam przekazujemy, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, na pewno będziecie na bieżąco
Tu nasz kanał tak naprawdę dopiero raczkuje, dopiero te materiały zaczynają się pojawiać. W mojej głowie tych pomysłów jest sporo. Jak tylko czas pokaże, pozwoli, to będzie tych materiałów coraz więcej. Myślę, że też nabiorę w pewnej wprawy YouTube'owej, bo są to moje pierwsze kroki w tej materii. Ale mam nadzieję, że nie jest najgorzej jak na początek i że jednak zostaniecie z nami no trochę dłużej. Słuchajcie, jak macie ochotę, zostawcie też jakiś komentarz. Dla mnie to też zawsze jest bardzo dobra informacja zwrotna, pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne. Dzięki temu będę wiedział, jakie treści Was interesują, co chcielibyście, żeby na naszym kanale się znalazło. I uwierzcie mi, że będę te komentarze czytał, będę starał się Wam odpowiadać oraz będę brał je pod uwagę. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Piona, widzimy się w kolejnym odcinku o rajdowym Clio. Macie